Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami w kolejnym poziomie naszej australijskiej przygody. Do dzisiejszej gry postanowiły dołączyć dwie nowe frakcje, mianowicie pierwszą frakcją jest frakcja bardzo dziwnych, agresywnych i boleśnie kąszących australijskich much, które po bardzo zażartej walce przegrały dzisiejszą bitwę, ponieważ ubiliśmy ich chyba z 50, ale powiem wam, że naprawdę tak bolesnie gryzących much jeszcze nie widziałem. Drugą jest prehistoryczna frakcja budząca ogromną grozę. Mam tu na myśli kazuary. Zresztą zobaczcie sami, co widzieliśmy dzisiaj rano. No i udało się. Pierwszy kazuar, jakiego widzę w swoim życiu. Skubany jest naprawdę ogromny. Jest normalnie dinozaur. Naprawdę skurczybyk budzi ogromny szacunek. A oprócz tego, od wczoraj praktycznie pada deszcz. Podjechaliśmy sobie teraz godzinę w okolice regionu, który nazywa się Tablelands i zatrzymaliśmy się przy bardzo popularnym wodospadzie Mila Mila. Wygląda on tak z daleka, tak wygląda z bliska i cóż mogę powiedzieć, no jest całkiem ładny i prawdopodobnie nie jedyny, jaki dzisiaj jeszcze zobaczymy. Jedziemy teraz takim turystycznym kółeczkiem, właśnie w którym znajdują się trzy wodospady. Teraz jesteśmy pod drugim. Ten nazywa się Josephine Falls. Wygląda już tak trochę bardziej dramatycznie, bo jest spadek, są takie ogromne głazy tutaj. Parking jest tam na górze, musiałem zejść taką dosyć śliską drogą tutaj, ale uważam, że warto. Moim zdaniem fajniejszy niż ten Mila Mila. A tutaj w sumie nic ciekawego, płynie sobie rzeczka. No i teraz kilka minut jazdy i zaraz będziemy przy trzecim, ostatnim już wodospadzie. A ten nazywa się Elinja Falls. Jest i wodospado numero tres. Tak właśnie wygląda Elinja. Trzeba przyznać, że bardzo przyjemnie, bo nie ma tutaj żadnego betonowego placu. Tutaj jest ładna ta zieleń właśnie tak dookoła, a tutaj jest takie okienko, o tu, z wodospadem. Naprawdę fotogeniczny widok. Cześć, zmokła kura, nie bój się mnie, nagrywam cię na YouTube. Dzień dobry. Jak widzicie, to pogoda nam dzisiaj za bardzo nie dopisuje. Jest tak mocno szaro-buro, co chwilę pada deszcz, ale uważam, że w tym przypadku to jest całkiem spoko, dlatego że po pierwsze te wodospady są bardziej uwydatnione, bo jak było sucho, to by tam ledwo co kapało. A druga sprawa jest taka, że te doliny zielone naprawdę przepięknie wyglądają i wydaje mi się, że ta mgiełka dodaje im takiego fajnego mistycyzmu, takiej odrobinę tajemniczości. No zobaczcie, jak to świetnie wygląda z taką kiepską widocznością. A druga sprawa jest taka, że takie zielone pola, łąki, lasy, no to wygląda tak, jak no moglibyśmy być w sumie w Polsce. Tylko że tutaj mamy takie na pozór zupełnie przypadkowo wklejone przez kogoś lasy deszczowe, wodospady, wąwozy. Super. A my teraz mamy godzinę jazdy w dół z powrotem na plażę. Naprawdę żałuję, że nie mam żadnego wodoodpornego drona, bo myślę, że widoki teraz, jak ten samochód sobie jedzie właśnie w takiej mrzawce, mgle i tak dalej, byłyby naprawdę kozackie. A tak swoją drogą, to czy tylko mnie denerwują zmienione kolory w Google Maps? Nie wiem, czy zmienili to na całym świecie, czy tylko w Australii, ale stało się to ze 2 tygodnie temu i kompletnie nie mogę się do tego przyzwyczaić. Zjechaliśmy już na dół, jesteśmy, jak widzicie, na plaży, ale musicie przyznać, że widoki były po prostu fascynujące. Same te wodospady były bardzo fajne, ale po prostu widoki, ta mgiełka, ta mrzawka, 10 na 10, tak bardzo mi się to podobało, że mam nadzieję, że udało mi się coś ładnego z tego nagrać. A jesteśmy teraz na plaży, która nazywa się Eti Bay. I to jest podobno jedno z tych miejsc, gdzie przychodzisz i po prostu przytulasz się do kazuarów, bo jest ich aż tyle. Znaczy nie przytulasz się, bo one nie są twoimi znajomymi i będą cię atakowały, jeśli będą myślały, że masz jedzenie. I tu macie napisane, w innym przypadku będzie próbował cię zabić. I to nie jest żart.
No i właśnie podobno tutaj powinienem się potykać o kazuary. A jedyny kazuar, którego tu widzę, to ten tutaj, co idzie. Mordo, uważaj na kazuary! Uważaj! Widziałeś jakiegoś? Wyskoczą z krzaków, gdzie zjedzą. Widziałeś coś? No nie ma kazuary. Dobra, chodźmy się tam zobaczyć, może tam będą. Chodź. Tutaj właśnie mamy kazuara. Jak widać, wszyscy się już na niego rzucili ze zdjęciami, łącznie z nami. To nie krytyka, tylko stwierdzenie faktu. I powiem wam, że to zwierzę jest naprawdę bardzo fascynujące. W ogóle to, jakie intensywne on ma kolory na swojej głowie i na swojej szyi. I ja jak na niego patrzę, to mam takie wrażenie, że to jest zwierzę nie z naszego świata, tylko właśnie ze świata dinozaurów i jakimś cudem przeżyło. Bez kitu. Aż z tego wszystkiego chyba zrobię użytek z obiektywu, który wożę ze sobą od ponad 2 lat, a użyłem go 2 razy. No, więc teraz mam trochę lepszy zoom. To jest zoomik dobry? Teraz też będę tak na ciebie zoomował, stary. Co tam Nathan dzisiaj u ciebie? Jak ci dzień mija? A, wszystko dobrze. Wygląda na to, że oprócz kazuarów są tutaj krokodyle. I wyobraźcie sobie, jaka teraz byłaby akcja. Że my sobie tutaj nagrywamy tego kazuara, a jego nagle atakuje krokodyl. Aby było, co? Przepiękne zwierzę. I jednocześnie bardzo przerażające. Ciekawe, jak on atakuje ludzi. Czy atakuje stopą? Czy właśnie może tym swoim jednorożcem? No, dziwnym trafem, słuchajcie, obok tych ludzi znalazło się bardzo dużo jedzenia. Gorzej, jak kazuar doda 1:1 i ogarnia, że to oni mają to żarcie. Wtedy prawdopodobnie ten vlog miałby 1 000 000 viewsów. A tutaj w ogóle, zobaczcie, ktoś sobie kupił dostawczaka takiego w kwadracie i po prostu zrobił sobie z niego kampera. Zdecydowanie jeden z tych sprzętów, w których można sobie spać bez przypału w różnych miejscach, bo na pierwszy rzut oka ciężko się połapać, że to kamper. Dopiero jak się człowiek chwilę zastanowi, zobaczy okna, zobaczy solary, no to wtedy już wiadomo, co jest grane. A tutaj z drugiej strony mamy domki z kontenerów. I tak mi się przypomniało, jeżeli ktoś z was zna taką naprawdę bardzo godną polecenia firmę, która stawia na przykład właśnie domki modułowe w Polsce, dajcie mi proszę znać, bo wspominałem wam chyba na vlogu z Kambodży, że moja mama ma taką wizję właśnie, że chciałaby się przeprowadzić na emeryturę pod Warszawę i właśnie zaczęliśmy rozważać, czy nie postawić takiego domku około 45-50 metrów właśnie najchętniej modułowego, czyli coś, co się stawia dosyć szybko, za niewielkie pieniądze i po prostu zatrudnia się ekipę i to ogarniają, a nie tak, żeby po prostu było to trzeba robić z ekipą i żeby ta budowa trwała 2 lata i tak dalej. Jeżeli w ogóle macie doświadczenia z mieszkania też w takim miejscu, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie opinie w komentarzach, bo nie wiem, na ile jest to realne do realizacji, ale jeżeli by się udało, no to właśnie fajnie byłoby, jakbyśmy dali radę coś takiego w przyszłym roku postawić. No i być może, jeżeli będzie to jakaś fajna firma i będzie to spoko szło i będzie zainteresowanie, to może jakąś relację bym wam nagrał z tego. Nie wiem, zobaczymy. Tak luźno rzucam temat. Wszelkie doświadczenia i polecajki naprawdę mile widziane. Dzień dobry moi drodzy, witam was kolejnego dnia. Chcę wam pokazać, jak wyglądają nasze poranki w tej części Australii. Padła jedna. Poszło. Tutaj kolejna. O, spadła. Już sama z siebie oberwała i nie dożyła. Tak właśnie wygląda nasze życie od pół godziny. Ha. Plus taki, że one są duże i bardzo wolno się ruszają, więc łatwo je trafić. Ale minus jest taki, że one naprawdę bardzo mocno żądlą i jest ich mnóstwo. Zobaczcie, jak tutaj sobie radośnie siedzi. Teraz będę z nią spał, obawiam się. No ale cóż. Dotarliśmy już do tak popularnej miejscówki, czego się w sumie nie spodziewaliśmy, bo jakoś dużo o tym wodospadzie nie czytaliśmy, bo jesteśmy pod wodospadem, że możemy sobie tutaj zrobić przegląd lokalnych wypożyczalni campervanów. Tutaj mamy Spaceships, tam jest Traveler's Auto Barn nasz, tam dalej jest Maui. No i tutaj kolejny Spaceships, mniejsza wersja Travelersa, no a tutaj mamy Juicy. Wiem, że wcześniej tego za dużo nie widzieliśmy, a to dlatego, że nie kręciliśmy się w tak łatwo dostępnych turystycznych miejscówkach.
A jechaliśmy tutaj półtorej godziny po to, żeby zobaczyć wodospad, który nazywa się Wollaman. Jest to najwyższy single drop, czyli jednospadowy wodospad w Australii. Tutaj nadal wam napiszę, jak jest wysoki. No i generalnie przy tej ilości wody to on tak średnio jednospadowy, bo widać, że na tych półkach ta woda się obija. No i tak trzeba przyznać, że cieszy oko ten widok. No i mamy taki plan, że chcemy sobie zejść o tam. Nathan stwierdził, że przenosi tą walkę poza Vena i wziął na hajk ze sobą packę i będzie je ubijał. O, tam zobacz jaka duża, tam to ubi. O kurde, chodź tu. Podobno 4 km w dwie strony. Ruszamy. Dopiero co zaczynamy hajki, już zaczynam rozumieć skąd popularność tego miejsca. No i od razu informacja o tym, że jest hardcore i że ludzie tu umarli. No dobra, no cóż, jak na razie nie wygląda hardkorowo, ale z jakiegoś powodu te ostrzeżenia pewnie są. Skończyła się już asfaltowa droga. Zaczyna się bardziej dziko. Minęliśmy kilka osób idących w górę, wyglądali na zmęczonych, ale zadowolonych. Ale faktycznie, jakby tutaj padał deszcz, to myślę, że mogłoby to znacznie pogorszyć warunki tego zejścia, więc dobrze, że jest całkiem sucho. No i właśnie się zrobiło otwarcie w lesie. Zobaczymy, czy damy radę tutaj popływać. Ten etap zdecydowanie najcięższy. Kamienie są dosyć śliskie, więc w szczególności jak się jest w takich barefootach, to się człowiek ślizga i schodzi trochę na czworaka. Jeżeli chodzi o samo wejście, to było spoko. Technicznie. Jedyny minus taki, że było strome, więc wejście na górę nie będzie należało do najprzyjemniejszych. A tutaj mamy właśnie widoczek na ten wodospad. I jak widzicie, Nathan już się zdążył przekąpać, nie do końca z własnej nieprzymuszonej woli. Się po prostu poślizgnął i wpadł cały do wody. Przebiorę się, popływam sobie i widzimy się za chwilę. Ale kurde, widok naprawdę spoko. Co prawda nie są to takie wodospady jak te, co Bartek ostatnio pokazał na vlogu, ale też fajnie. Powiedziałeś, że jest ciepło. Wcześniej. Nie jest ciepła, dobra, widzimy się pod wodospadem. Ale romantycznie ryju. Ej, z daleka to wygląda jak taki mały wodospadzik. W sumie ładny widok, ale mało interesujący. Ale jak się wejdzie pod to, to są zupełnie inne doświadczenia. Naprawdę jest po prostu bajka. No powiem wam tak, z tej perspektywy to wygląda jak taki mały wodospadzik, mała stróżka wody, ale jak się tam podpłynie, poczuje się ten pęd powietrza, poczuje się tą wodę, która spada człowiekowi na twarz, jest naprawdę, ale to naprawdę ciekawie i dopiero wtedy można poczuć prawdziwą moc tego wodospadu. Mam nadzieję, że coś nam się udało wyciągnąć z Nathana GoPro, ale powiem wam, że wydarzyła się taka sytuacja dosyć niebezpieczna, ponieważ wskoczyliśmy do tej wody, i ja tak sobie płynę, no i tak, nie wiem, jesteśmy może 3/4 przepłynęliśmy. Nathan mówi, że tam jest około 100 metrów, ja nie potrafię w liczeniu odległości. No i przepłynęliśmy te powiedzmy 70 metrów i tak mówię do Nathana, no ciekawe jak to jest głęboko, kurde, coś tak płyniemy i nie możemy dopłynąć. I Nate mówi, no z tego co wiem to 20 metrów. I nie wiem dlaczego, ale ja nagle miałem takie w głowie, kurwa, przecież ja nie umiem pływać, co nie? I włączyła mi się taka mini panika, zacząłem mieć trochę płytszy oddech. I tak mówię, kurde, ja chyba wracam, nie dam rady tam dopłynąć i tak dalej, bo bałem się, że nie uda mi się wejść na tamten kamień, co jest tutaj. Gdzieś tutaj jest taki kamyczek, na którym się oparliśmy. I naprawdę przez chwilę
Po raz chyba pierwszy w życiu miałem taką panikę, że jestem w wodzie, nie wiem co się dzieje, ja nie potrafię pływać i tak dalej, bo faktycznie jestem kiepskim pływakiem i jak gdyby, jak tutaj wszedłem, to myślałem, że tam się będzie płynęło 15 sekund. I jakoś tak się opanowałem, doczłapałem się do tamtej skały, złapałem się, odpocząłem i sobie później tutaj wróciłem, ale naprawdę przez chwilę byłem taki zestresowany. Nie wiem, czy to może nazwać takim mini atakiem paniki, chyba tak, nie wiem skąd to się wzięło. Może właśnie z tego, że sobie uświadomiłem, że pum, przecież okej, no spoko, że sobie pływasz w słonej wodzie i spoko, że umiesz nurkować, ale jakimś wybitnym pływakiem nie jesteś. I no nie wiem, tak chciałem się z wami podzielić, że przez chwilę miałem taką walkę z samym sobą o życie. No ale cóż, na szczęście nic się nie stało. Następnym razem będę musiał lepiej oceniać swoje możliwości. I co, taki ostatni widoczek. Ja was przypinam tutaj do plecaka i pakujemy się na samą górę. O mniej więcej tam. No już końcóweczka tego szlaku. Zgodnie z przewidywaniami jest dosyć ambitnie, jeżeli chodzi o kondycję, ale spoko. Zaraz będę w busie. Jeszcze tak chciałem na koniec wam właśnie pokazać widok tutaj z punktu widokowego. Tak to się właśnie prezentuje. Uważam, że naprawdę warto tam zejść, warto się przekąpać. No tylko należy wziąć pod uwagę, że ta końcówka, te kamienie i tak dalej jest dosyć ślisko. Ale naprawdę, no, uważam, że fajnie spędzony dzień, a to jeszcze nie jego koniec. Przed nami teraz 162 km do miejscowości Townsville. Dostaliśmy alerty na telefony, że zbliża się burza. Właśnie zaczął padać deszcz, ale to w sumie nic nowego, bo non-stop pada od 4 dni. Ruszamy. Trochę się nam ta trasa przedłuża. Zatrzymaliśmy się właśnie na punkcie widokowym. Mamy właśnie przykład tego, jak YouTube zderza się z rzeczywistością. Ponieważ wczoraj dostałem komentarz na YouTubie: hej Cash, jesteśmy emerytami, wyruszyliśmy na tripa po Australii i jedziemy naprzeciwko siebie, więc jak dobrze pójdzie, to gdzieś się na trasie złapiemy. No i wyobraźcie sobie, że jedziemy właśnie z tego wodospadu w dół, a w górę jedzie, uwaga, poznajcie Grażynę. Poznajcie Tomka. Tomek jest zaaferowany tutaj, ponieważ jak widzicie, oldschoolowe metody zapisywania rzeczy, wszystko tutaj zapisane w notatniku. Szanuję. I zobaczcie, jakiego kamperka sobie wynajęli. Nie od żadnej dużej firmy, od osoby prywatnej. Zapraszam. Hippie. No właśnie widzę taki hippisowski. Zobaczcie, jak fajnie, zupełnie jak w domu. Domek drewniany w górach. I jak wam się podróżuje? Ile już jesteście w trasie? Jesteśmy 2 tygodnie i naprawdę, szczerze, niczego nam nie brakuje. W 2 osoby można spokojnie jechać, wszystko się mieści. I to co, po prostu jakaś dziewczyna sobie zbudowała i jak go nie używa, to wynajmuje przez jakąś tam stronę, jest tak? Jest taka strona, na której ludzie odnajmują swoje własne kampery, czyli wtedy, kiedy sami nie podróżują, to po prostu odnajmują, żeby on nie stał i pracował na siebie. Okej, to napiszemy link na dole, jakby ktoś z was chciał, to możecie sobie skorzystać. Skąd w ogóle pomysł? Bo robicie podobną trasę jak my, tylko że od drugiej strony, bo wy zaczynaliście chyba w Melbourne, a my kończymy. Był pomysł rozpoczęcia podobną trasą, czyli najpierw od Uluru, ale pomyśleliśmy sobie, że po samolocie jesteśmy zmęczeni i że może jednak lepiej jest najpierw przyjechać łatwiejszą, a później sobie dowalić, no. I pooddychać na plaży, chociaż się nie zdarzyło, tak? A potem przejść przez Murdęgę, czyli przez upał. No, czyli tak. Na odwrót jak my stwierdziliśmy, że najpierw sobie dowalimy, a później sobie odpoczniemy. Dokładnie. No. Ale możemy w związku z tym porównać. Tak, zdecydowanie. No. A skąd pomysł w ogóle podróży? No. Bo taki nietypowy sposób spędzania emerytury. Ja chciałam zobaczyć Mikołaja na plaży. A no to jeszcze mamy równo miesiąc. I tak będzie. I zobaczysz Mikołaja na plaży. I stąd pomysł. Natomiast dlaczego na emeryturze? Dlatego, że nie chciałam ograniczać się w żaden sposób urlopem. Po prostu zwyczajnie. I myślę, że to jest najlepszy moment, żeby po prostu ruszyć. Chciałabym, żeby ludzie uwierzyli, że naprawdę mogą. I że naprawdę mogą w każdym czasie i w każdym wieku podróżować, niezależnie od po prostu wieku. Australia akurat jest przykładem tego kraju, gdzie się drogo podróżuje, ale... Jest drogo, ale staramy się udowodnić, że można to zrobić maksymalnie tanio. I na swoim profilu podaję, w jaki sposób my oszczędzamy. Czyli się przerzucasz na Instagrama teraz na emeryturę? Tak, uczę się. Okej, okay, spoko. To zostawimy też, zostawię też namiar do twojego Instagrama w takim razie. Uczę się, sprawia mi wielką przyjemność, jeśli moi znajomi mówią, że dzięki temu, co piszę, to oni mogą podróżować ze mną. To jest przyjemne. Takie, wiesz, dzielenie się tymi podróżami w social mediach
U mnie też na początku było tak, że się dzieliłem swoimi przygodami gdzieś tam z pracy za granicą i szukania pomysłu na podróże. A to widzę, że nie tylko trasę robimy odwrotną, ale też pomysł na życie chyba odwrotny, bo ja to na emeryturze pewnie usiądę na dupie i nigdzie nie będę chciał się ruszać. Nie sądzę. Myślę, że to wiele osób mówi, że wtedy, kiedy są siły, to żeby daleko, a potem po prostu jeździć na Mazury. To właśnie, to może w końcu zwiedzę Europę. O. Na przykład. O to chodzi. Chodź, napijmy się kawki, bo zaraz ostygnie. No i tak sobie właśnie tutaj siedzimy. Jest kawka, były lody, ale już zjedliśmy. A tutaj dookoła nas jest kompletnie ciemno. Wypijemy kawkę, pogadamy i lecimy dalej. Słuchajcie, jeszcze tak vlogowo pożegnanko. A to ty z nami jedziesz, Tomek, czy o to chodzi? No dobra, to dawaj. Ale ja się boję. Słuchajcie, bardzo fajnie, że udało się poznać. Czy pochwalicie się, ile płacicie za tego vana? Pochwalimy się. Dawaj. Płacimy $50 za dobę. 160. Nie gadam z wami. Do widzenia. Kompletnie wyposażony. Narka. Narka. Sprawdzę, czy nic nie jedzie. Dobra. Dzięki, jesteśmy w kontakcie. Hej, hej. Na razie. Mega pozytywne zaskoczenie. Ja zawsze podziwiam ludzi, którzy mają 5 razy więcej energii ode mnie w życiu, więc po prostu kurde genialny sposób na emeryturę, sposób podróżowania. Jaram się, jestem zainspirowany, a my lecimy dalej, bo jak widzicie, to daleko nie zajechaliśmy. No i siema, 2 dni później, a byliśmy w tym Townsville, no i spędziliśmy sobie wieczór u Magdy i u Jacka na tarasie na Pogawędkach. Raz jeszcze dzięki wielkie za gościnę. Wczoraj pokręciliśmy się po tym Townsville i szczerze mówiąc zwykłe miasteczko, nic ciekawego, nawet nie było takiego momentu, w którym pomyślałem sobie, o fajnie byłoby włączyć kamerę. Więc wczoraj wieczorem wyruszyliśmy dalej i teraz jesteśmy w miejscowości, nie wiem jak się nazywa ta miejscowość. I teraz jesteśmy w miejscowości Home Hill, a odpaliłem kamerę dlatego, że jest to coś bardzo nietypowego dla Australii, ponieważ jest tutaj taka cała ulica, na której można spać. Są tutaj toalety z prysznicami, do tego takie miejsce do jedzenia i gotowania i są zlewy normalnie z gorącą wodą, można sobie pozmywać naczynia i tak dalej. Dodatkowo w tej niepozornej miejscowości jest Visitor Center, w którym można sobie zenjoyować a free cuppa. Jakbyście się zastanawiali, to Kuppa to jest nic innego jak właśnie darmowa filiżanka kawy dla kierowców. Naprawdę bardzo miło z ich strony. No i tutaj mamy informacje top 10 things to do. Na przykład możemy robić zakupy, czyli niezbyt ciekawe. Ale ciekawe jest to, że tutaj właśnie wypalane są plantacje trzciny cukrowej. O, tutaj macie napisane. I właśnie do tego chciałem się odnieść. Bo przez te ostatnie 3 czy 4 dni przejeżdżaliśmy, czy zatrzymywaliśmy się na chwilę w kilku miejscowościach, które miały właśnie rafinerię tej trzciny cukrowej i powiem wam, że masakra. To po prostu jaki smród jest w okolicy tej rafinerii. Naprawdę zdecydowanie minus 50 punktów do przebywania i życia w takim miejscu. Fajnie jak się przejeżdża samochodem właśnie pomiędzy takimi polami trzciny cukrowej, wiecie, normalnie Hawaje, wow i w ogóle, ale jak już się żyje w mieście, gdzie jest to przetwarzane, to naprawdę nie jest spoko. A my się zaraz pakujemy do samochodu i ruszamy do Early Beach. 2 godziny, 12 godzin. No właśnie. Ale zanim ruszymy, chcę wam jeszcze pokazać murale, bo są całkiem fajne. Tutaj mural numer 1. Trzcina cukrowa, oczy, jakieś opary i lokomotywa tej kolejki wąskotorowej. I tutaj mamy jeszcze mural, który przedstawia wypalanie pól trzciny cukrowej. I dowiedziałem się od pani z Visitor Center, że robią to po to, żeby później było łatwiej przy zbiorach, dlatego że wypalą się te suche liście, jakieś co tam podpadały i tak dalej. Nie zacinają one maszyn i pożar i dym wypędza różne zwierzaki i szkodniki, które się tam kręciły w okolicy. Z tego co teraz sobie na szybko wygooglowałem, to podobno w bardzo wielu krajach jest to zakazane i jest to niby bardzo niezdrowe dla środowiska, że smog i w ogóle, ale jak widać tutaj w Australii się tym za bardzo, a przynajmniej w Queensland nie przejmują. Natomiast jeżeli chodzi o samą miejscowość, no śmiem zaryzykować stwierdzeniem, że nic ciekawego. To co się tutaj właśnie wyróżnia, to te murale i to miejsce do spania, ale tak oprócz tego, no to... We'll be right back.
Siema, siema. Dojechaliśmy do tego całego Early Beach. Zabukowaliśmy się właśnie w hostelu. No i wygląda na to, że jest szansa, że będzie to, o czym mówiłem wam wcześniej, że w końcu będą ludzie dookoła nas, jakieś aktywności grupowe i tak dalej. Zobaczcie, jak wygląda cały ten hostel. Jest naprawdę ogromny. Tutaj jest kilka domków z dormami. Tutaj jest parking dla kamperów. Tutaj jeszcze więcej domków. Tutaj na środku basen. I tutaj jeszcze więcej hostelowych chatek. No i tutaj oczywiście łazienki, prysznice, jeszcze więcej domków, naprawdę nie wiem ile miejsc ma ten hostel, ale jest przeogromny. Myślę, że prawdopodobnie największy hostel, w jakim kiedykolwiek byłem, jeżeli chodzi o powierzchnię. No i doba kosztuje $35, na razie zabukowaliśmy 2 dni i idziemy się przejść po okolicy, zobaczyć co tu jest do roboty. Przejdziemy się tą główną ulicą, zabukowaliśmy sobie przed chwilą wycieczkę na jutro, ale to nie będę wam spoilerował co i jak, bo i tak to zobaczycie albo w tym, albo w następnym vlogu. Ale fajnie, bo pojawiają się ludzie, pojawiają się inne camperweny, już jest się do kogo uśmiechnąć, do kogo zagadać. Nie ukrywam, że trochę przez ten ostatni miesiąc mi brakowało jakichś nowych twarzy w okolicy, z którymi można nawiązać kontakt, więc trochę już mi się odpalił mój ekstrawertyzm w tym wszystkim. Hej, what's up? No ale zapowiada się, że spędzimy tutaj fajne 2-3 dni. Jutro co prawda ma padać, więc może być różnie, ale życie, taka pora roku. Trochę przypomina mi to takie bardziej rozwinięte Byron Bay, dosyć dużo klubów, barów, co chwilę właśnie jakieś wycieczki. No dobra, nie no, teraz spojrzałem na te chaty tam na górze, wycofuję to co powiedziałem, że to przypomina Byron Bay. Tam nie ma takich rzeczy, ale rozmawiałem z laską, która nam bukowała bilety i mówiła właśnie, że była w Byron Bay i że bardzo je lubiła, tylko że właśnie ciężko było tam o robotę i że generalnie miasto jest takie dużo, dużo bardziej slow, czyli wolne po polsku. Jest dużo spokojniej, no i w sumie to jest właśnie dokładnie ten powód, dla którego tam pojechałem te kilka lat temu, więc fajnie, że pod tym względem się tam niewiele zmieniło. Wygląda na to, że mamy właśnie odpływ, bo coś mało tej wody tutaj. Mamy tutaj naprawdę mnóstwo łódek. Musi to być bardzo popularny port. Tutaj oczywiście sobie pływają na wodzie, ale tam daleko, daleko za rogiem też w sensie pływały na wodzie, ale w porcie. Naprawdę cały port był zawalony. Powtórzę raz jeszcze. Kiedyś chciałbym sobie zrobić tripa takiego, no, nawet kilkudniowego, taką właśnie o taką łódką. Nie wiem jak to się nazywa. Jacht, łódka. Takie coś, co pływa. Żaglówka! O, bo to ma żagle, to by się pewnie żaglówka nazywa. Właśnie. Sorry, miewam czasami zaćmienia mózgu. No i tak właśnie wygląda ta plaża. No i słuchajcie, ja się na dzisiaj będę z wami żegnał. W sensie nie to, że kończę vlog. Nie, to w sumie bez sensu. Jakby to powiedzieć? Kończę nagrywanie na dzisiaj chyba. Idę do hostelu, idę poogarniać trochę roboty. Później wyskoczymy gdzieś pewnie na jakieś piwko, na jakąś imprezę może. Bo wygląda na to, że w końcu faktycznie tutaj coś się będzie działo i widzimy się jutro. O, bo wycieczkę zabukowaliśmy na pojutrze, a że jutro pada, to pewnie będziemy mieli taki luźny dzień tutaj w okolicy, to coś wam nagram. Strasznie skomplikowane jest robienie takich vlogów z kilku dni, bo nie wiem kiedy zacząłem, kiedy powinienem przestać, kiedy już nagrałem wystarczająco dużo materiału, kiedy nie. Ale to są moje rozkminy i moje problemy życiowe, którymi nie powinienem was obarczać, więc załóżmy, że nie powiedziałem tego, co wszystkiego powiedziałem, ale tak, zaczyna mi się podobać. Fajnie, że jesteśmy w końcu wśród innych ludzi i innych podróżników. Wyłączam teraz kamerę, pyk. Dzień dobry, dzień dobry. Finalnie wczoraj nie działo się zbyt dużo ciekawego. Jedyne, co zrobiliśmy w sumie, to zrobiliśmy trening i wieczorem poszliśmy na triwie, które, jak się okazało, jest bardzo popularne tutaj wśród Australijczyków w hostelach. Oprócz tego Early Beach, miasteczko jak miasteczko, byłem się przejść na plażę, a nawet na dwóch i były po prostu brzydkie, więc nawet nie odpalałem kamery. Tak właśnie wygląda nasz hostel o godzinie 8 rano. Zerwaliśmy się bardzo wcześnie, ponieważ idziemy na wycieczkę, a raczej płyniemy, że będzie to łódka i snorkling. I tak sobie pomyślałem, że skoro to już było 2 vlogi temu, to na koniec dzisiejszego postaram się mniej gadać, a więcej wam pokazywać widoczków. Wziąłem z sobą GoPro, więc mam nadzieję, że uda się coś ładnego ponagrywać. A tak w ogóle to odkryłem, że są 2 rodzaje przejść dla pieszych w Australii. Tutaj macie takie przejście bez zebry i jak widzicie, jestem w stanie, że piesi mogą przechodzić tylko wtedy, kiedy nie ma samochodów. I wczoraj właśnie się zdziwiłem, jak jakiś samochód mnie strąbił. No i są oczywiście takie normalne, znane nam z Europy przejścia dla pieszych z zebrą. I tam teoretycznie macie pierwszeństwo. Mówię teoretycznie, bo różnie to może być.
Tak więc tutaj mamy ekipę dzisiejszej wycieczki. Wszyscy się ogarniają, smarują i ubierają, dlatego że teraz nam kazali założyć te rzeczy, żeby nas meduzy nie zjadły. No i podjechaliśmy dosłownie kawałek do tego portu, o którym wam wcześniej mówiłem, że jest tu tak dużo łódek i różnych żaglówek. No i dzisiejsza wyprawa to jest wyprawa na taki bardzo popularny tutaj archipelag. Nazywa się on Whitsunday Islands, 70 kilka wysp. No i po nim właśnie będziemy dzisiaj pływali. Zapraszam na Birola. Miał być B-roll z muzyką i bez mojego gadania, ale dotarliśmy na Whitehaven Island, czy tam Whitehaven Beach. I chciałem wam tylko powiedzieć, że tu jest tak ładnie, że ja dole i tak prześlicznego koloru wody to jeszcze chyba nigdy w życiu nie widziałem. I teraz możemy wrócić do muzyki. Halo widzowie, jak się bawicie? Muzyka w tle, jest impreza. My dotarliśmy właśnie na tą Whitehaven Beach. No i oczywiście w związku z tym, że jesteśmy w Australii, nie można się cieszyć tą naturą często tak po prostu nago, że też się tak wyrażę. Jak widzicie, jest tutaj mnóstwo osób właśnie w piankach. Ja wchodzę tylko kawałek, ponieważ pianki nie wziąłem. A jest to spowodowane tym, że oczywiście po pierwsze meduzy, a po drugie są te. Ta, co Steve'a Irwinga zabiła, jak to się nazywa? To jest z kolcami takimi. Płaszczka, o właśnie. Więc właśnie ze względu na to trzeba tutaj bardzo mocno uważać, ale woda jest naprawdę przejrzysta, cieplutka, jest całkiem przyjemnie. I teraz wracamy do naszej muzycznej, birolowej imprezy. Ziomek przede mną to już się kompletnie odkleił. Jest grubo. No i taki to właśnie dzisiaj dzionek, moi drodzy. Słońce już powoli tam zachodzi.
Jeżeli chodzi o to Whitehaven Island, uważam, że było naprawdę przepiękne. Tak przepięknej wody, plaż i takiego miszmaszu błękitnych kolorów to nie widziałem nigdy w życiu. Pierwszy snorkling był po prostu masakrycznie do dupy. Drugi był w miarę okej, więc jeżeli byście byli tutaj w okolicy, to na pewno polecam tą pierwszą miejscówkę, a te dwie kolejne tak średnio na jeża. Kosztowało to $200 i za te same pieniądze moglibyśmy awionetką czy tam jakimś innym małym samolotem oblecieć tą wyspę i też na pewno mielibyśmy super widoki, więc to jest zdecydowanie do rozważenia, ale i tak uważam, że fajnie spędzony dzień, no i poznaliśmy jeszcze kilka osób, wieczorem sobie z nim wyskoczymy na piwko i tak dalej, więc jest to też zdecydowana wartość dodatnia takiej podróży. Wydaje mi się, że to było chyba na tyle, dlatego że zanim się ogarniemy, zrobimy zakupy, jakiś obiad i tak dalej, to będzie już wieczór, tak więc mam nadzieję, że relacja z kilku ostatnich dni naszej podróży Wam się podobała. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się, cześć!